Hejo, z tej strony Matrix i to kolejny odcinek zagrajmy w Laura Hobby w Weterynarz Zoo. Bez przedłużenia wczytuję grę poprzez ekran wczytywania, który był wcześniej niesamowite gotowy. I album daję wam, żebyście mogli zobaczyć, jakie wspaniałe są tutaj zdjęcia. Niestety bardziej się ich powiększyć nie da. Tam były dwa, tu jest jeszcze jedno i to na razie tyle. I lecę od razu na mapę i wam powiem, że ten odcinek robię już drugi raz z tego tytułu, że za pierwszym razem wyszły jakieś dziwadła i stwierdził, że leczenie skopałem, pomimo tego, że zbyłem tam chyba te przeszło 1000 punktów. Więc uznałem, że gra mnie wycheatowała, to ja ją pocheatuję. Oko za oko, ząb za ząb, jak to mawiają. Tutaj zbieram wspaniałe znajdźki. Szympansa sobie na razie olewam. Albo w sumie jak już jestem koło niego, to damy mu żreć. Zwierzę ma słabe kości, ale on ma żreć. No nic, te słabe kości to witamina D i wapnie. No dobra, i do jedzenia dostaniesz banany. Bo ośmiornice nie... Pycha, tak. Obracamy się w lewo. A pójdziemy sobie tutaj. Bo tam takie fajne zwierzątko jest. No i pamiętajcie, drogie dzieci i nie dzieci, nie róbcie tego w domu. Co robi tutaj pan weteryniusz? Czyli nie róbcie czegoś takiego. To byłoby bardzo nierozsądne. Ogólnie. To co robię teraz, tak. Tak, pycha. O, się kamerka troszkę obraca. Dobra, jest goryl. Tak zdeczka strasznie. Dobra, zrobię tak i pójdę od razu w lewo. Ponieważ tutaj była znajdźka, tak jak i tutaj. Myślałem, że uda mi się lepiej znaleźć z tamtej perspektywy, ale niestety nie. Okej. Nie wiem, po co ja to zbieram i nie wiem, czemu Andrzej tak to rozwalił, gdzie się nie da. Gdzie się da raczej. Dobra, damy kogo nakarmimy? Żółwia słoniowego. Opieka. O, znajdźka od razu, tu chyba też? Też. No, jest żółwik, ale na razie ma wszystko gdzieś. A, się właśnie pojawiła. Tu nie... Syczy. Dobra, co dostaniesz żółwiku jeść? Warzywa, pszenica, szynka. Warzywa dostaniesz. Dobra, pycha. Om nom 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 nom. I leczenie. Panuje paskudna grypa. Szczepionka, nowe zabawki. Szczepionkę dostaniesz. Okej. W tym miejscu panuje paskudna grypa. Kurde, straszne to, że te zwierzęta im tak chorują. Coś jest? Jakieś znajdźki? Nie, tu jest tylko coś strasznego, co chyba imituje wodę. Dobra, wracam i się zabieram za... pandę, która jest, tutaj nie jest, tu jest panda. Leczymy, bo robię to trzeci raz, czy drugi. O, zapraszam do oglądania tego filmiku. A wszystko już było zaplanowane. Planowałeś iść do automatu po kole? Nie, chcieliśmy przedstawić Xiła samcowi, a tymczasem zaczęła tracić sierść. I jest coraz gorzej. W takim razie najlepiej zaplanować spotkanie z doktorem. Możemy zaczynać? No, możemy. Pandy mają ostre zęby, mimo że żywią się prawie wyłącznie bambusem. Aha, super, dobra. Pytanie. Czy możesz opisać, co jest nie tak z samicą? Pozbawione sierści miejsca wokół jej oczu wyglądają coraz gorzej. W dodatku zaczęła tracić sierść na łapach. Aha. Czy samiec też ma jakieś problemy? Poza tym, że zaczął się nią interesować.
Ma się całkiem wspaniały dobrze. Problem. I czy coś się zmieniło? Teraz od naszego dorosłego samca pandy oddziela ją siatka. Mniej więcej po tygodniu od jej przeniesienia dostała biegunki. Mhm, dobra. No to patrzymy na głowę. Mamy tu wyłysienie. Aha. Czy to jest łuskowate? Oko tak. Wokół oczu oraz na łapach znajdują się wyłysiałe obszary. Skóra w tych miejscach jest zaczerwieniona i lekko łuskowata. Na nogach coś mogę sprawdzić na nogach jeszcze? Nie, mogę sobie tylko powiększyć. Jest rękawica weterynaryjna, głowa. Mogę dotknąć jej oka? Brak anomalii na oku. I trzeba rękawicą sprawdzić prawą tylną nogę. Nieźle, nieźle! Tu wszystko w porządku. No tak się sprawdza puls. Bicie serca 60 na minutę. W przypadku dorosłej samicy pandy wielkiej są w normie. Dalsze badania, na przykład analiza krwi. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę małą pandę. Stetoskopem zrobimy. I co słyszysz? 10 na minutę. Ile masz? 10 na minutę. Dobra, w normie jest. Mamy kolejne dane! Ho, ho! Aha. Termometrem niestety ci pando pojedziemy w dupę. Czy temperatura jest w normie? 37,2 w normie. W normie. Zważymy jeszcze. Ma normalną wagę, analizator tlenu. 99%, dobra. Analiza. I tu trzeba zrobić biopsję, bo już pamiętam troszeczkę, co to było. I trzeba z rany pobrać. Mam nadzieję, że pobierzemy wystarczająco dużo próbek. Badania mikroskopowe próbek skóry wykazały obecność licznych roztoczy. Nużeniec, biorąc pod uwagę rozmiary wyłysiałych miejsc, a także spadek odporności, najprawdopodobniej roztocza odpowiadają i lekarstwo dostaniesz doustne, moja droga pando, do pyska. Co powinniśmy jej zaaplikować? Lek przeciwpasożytniczy. Om nom 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 nom. Dyrekcja wybrała na opiekuna pandy Reginę, bo bardzo się przykładała do pracy. Mm-hmm, tak, widać jak się przykłada do pracy. Panda ledwo żyje. No dobra, to mogę chyba zakończyć wizytę i powiedzieć, że to była nużyca. To co, urządzimy imprezę dla niej i dla jej partnera? Przede wszystkim muszę zadbać, żeby regularnie dostawała lekarstwa. Tak, to chyba nie najlepszy plan. A imprezę urządzimy później. Juhu! Xihua cierpiała na przypadek nużycy, choroby często występującej wśród pand żyjących w niewoli, zwłaszcza w Chinach. Stres związany z przeniesieniem jej w pobliże samca doprowadził prawdopodobnie do obniżenia systemu odpornościowego i namnożenia roztoczy nużeńca. Zaatakowane zostały okolice oczu i łapy, ale gdyby wdało się wtórne zakażenie skóry, sytuacja mogła być o wiele groźniejsza. Poza podaniem leków doustnie można było ogolić zainfekowane miejsce i zastosować moczenie w roztworze lekarstwa. Jednak wybrana przez ciebie kuracja także doprowadzi do pełnego wyzdrowienia. Aha, no super. Widzę, że jeśli chodzi o diagnozę, zgadzamy się ze sobą. Błędna diagnoza jakaś. A. Doskonale udało ci się zdobyć historię pacjenta. Dobra robota. Aha, czyli lewa tylna noga, mogę jeszcze analizę krwi zrobić. Aha, no fakt. No, to teraz wyszło i myślę, że tak można to pozostawić. Wolałem to powtórzyć, ponieważ nie lubię, jak mnie gra czytuje, a wtedy też postawiłem diagnozę, że to była nużyca i zdobyłem 1050 punktów. No jest gotowe. No i są to może kolejnego przypadku. Nie będę jeszcze zaczynał w tym odcinku, bo już widzę, że 10 minut to prawie trwa. To zobaczmy może do albumu. Co tu mamy? Jakieś zwierzę? Może hiena jakaś? Nie widzę za bardzo z tej odległości. Zebra? Tego to tym bardziej nie wiem, co to jest. Słonik. Tutaj też coś.
tu więcej zwierząt. Jak ja się znam na zwierzętach. Niesamowite. I dalej nic nie ma. A to może skorzystam z okazji, wam pokażę gry. No to może quiz najpierw. Najcięższa złowiona kiedykolwiek ryba to... Co? Dupa. Kolejny występuje na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego to... A, występujące. Bistyku z Unii Świstaka, Zwierzęta Zmiana Cieplna, Koziołka Matołka... Ha, ha, ha. Dobra, quizu mi starczy. Memo. Czy zwykła gra w zapamiętywanie. Co się tam pojawiło, że takie złe? Nosorożec. Jakie to będzie męczące. Tu jest panda jakaś, lew, orzeł. Nie, gdzie był orzeł? O, trafiłem na lwa. O, to był orzeł. Szympans, panda gdzieś to była, tu jest. To co było? Zebra. Nie, tu jest coś innego. Tu był lemur. Co to jest? Tygrys. Ty byłeś tu? Nie. Ja i Memo. Super. Szympans, tu może, nie? Krokodyl. O, to był lemur. Nie, gdzie był lemur? Tu był lemur i tu? Tu. Chyba potem albo nosorożec, a chyba nosorożec. Pan foka tutaj, tu coś innego. Szympans, tygrys, goryl, pingwin, dobra. O, zebra. Misio, foka. Gdzie była? A, tamta foka przecież tu była. To chyba koala, misio, słoń, to był ten... O, szympans. Koala... Gdzie był, kurde, ten koala? To jest foka i... Gdzie była foka druga? Słonik, nie... Czemu to pokazuje dupę? Tu... Goryl... No, pomału to zaczyna jakoś wyglądać... Tu foka i tu foka. A, ty byłeś tutaj, dobra. Misio. O, trafiłem nawet przypadkowo. Tu też się udało. O, ty tutaj byłeś. Żyrafa. Okej. Okay. Tutaj. Koala. Żyrafa. O. Żółwik, o, trafiony przypadkowo. Koala jest. Misiu był tutaj. Nie, to chyba kangur jest. To tutaj było i to tutaj. Niesamowite, graj ponownie nie. Narzędzia, poradnik, słownik, słowa. Szukaj słów. Graj. O matko święta, jakie to jest małe. A raczej jak dużo tego cykada ćma, żuk. O matko święta, ci. Gdzie będzie ci? O, jeszcze to się tak ledwo zaznaczał. Ważka. Czy musi być więcej, że... Żuk, a ważka jest, świerszcz, si, czekam. Świerszcz. A, żuk jeszcze. Ale tu nas kos jest tego. Żuk i teraz będzie zabawa, żeby to znaleźć. O nie, no za złą słowę, za zły tracę ten. Modliszka jest. O, mrówka jeszcze powinna być łatwa.
let's play w minigierki. Super po prostu. Ówka, mrówka tu jest. Szarańcza jeszcze. Dobrze, że są te znaki diakrytyczne, w niektórych to można szybciej znaleźć. Nitko. Kolejny na skos. Patyczak. Ptopy nie, tamtopy nie. Nie, no dobra, nie będę was tym straszył. I trzymał tego ciągle w koło. Puzzle je się szybko robiło, więc dam, żeby były trudne, bo to i tak przytwierdza na miejsce, jak tutaj. Okej, jest taka wielka trudność tych puzzli. I po prostu się jeździ i w końcu się trafi na to miejsce właściwe. Aha. No. Okej, dobra, jest. To chyba gdzieś tutaj będzie. Dobra, jest. O! To chyba bliżej góry jest, okej. O, nawet pasuje. Szkoda, że tak to zawalili, że nie widać za bardzo tych boków i tego, co się tutaj dzieje. Jest strasznie mały ekran. Okej, to mamy. To nie pasuje za bardzo nigdzie. O, tu pasuje. A nie wyglądało. Okej, mamy tutaj. No to wiadomo, że nie. To tutaj musiało być. Jednak trochę więcej tych puzzli niż sądziłem jest. Ale to chociaż trochę emocji będzie więcej. A, czyli chyba jakieś krokodylka układamy. O, widać siatkę, jasne, gwintale, trudność. Tutaj. Nie, to gdzieś tutaj by musiało być chyba. Dobra, nie próbuję tak na chama. Trochę poodsuwam puzelki. Kilka się ułoży od razu. To tutaj, tutaj idziesz i będzie od razu więcej miejsca. Okej, mamy już boczki. To powinno teraz pójść z górki. Niektóre mam wrażenie, jakby jakieś skrajnie takie małe były te puzzle. A tutaj, okej. A, tu jest paszcza tego krokodylka. Okej, mam to. Nie? To może tutaj tak. O, tutaj. 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 Nie? O, tutaj. Tutaj. O, tutaj idziesz. Nie, tutaj? No proszę. O, tutaj. 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 Nie, to tutaj dobra jest. Nie, to był zły pomysł, żeby to tam walnąć. Tutaj. Tutaj. Tutaj, 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 tutaj i tutaj. Gotowe, świetnie ułożyłeś puzzle, niesamowite. Kto by przypuszczał, że to jest w ogóle możliwe? Filmy, jakieś nowe filmy są? Nie, nic nie ma nowego. Zwierzęta. O, i w sumie na tym się kończy. Ta zabawa z komputerkiem. No nic. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i cześć.